Nasz Bur, witam Was w kolejnym odcinku. Widzicie, zaczyna się zupełnie nietypowo, ponieważ zaczyna się u mnie na podwórku i takie samo wejście praktycznie będzie w jednym z kolejnych odcinków, ponieważ na warsztat do Sudeckiej Ostoi trafiło sporo sprzętu. Natomiast firmy, które nam udostępniły ten sprzęt, między innymi taniepolowanie.pl, które jest dystrybutorem zarówno Parda, Infireya, Hika, Termteka, postawiłem taki warunek i poprosiłem kolegów z tych firm, między innymi z Marcina i Patryka, żeby dali nam w końcu sprzęt taki trochę bardziej przystępny cenowo. Ideą moją było pokazanie Wam, że można zrobić sobie taki zestaw z dalmierzem, z nasadką noktowizyjną i ze spotterem termowizyjnym w naprawdę przystępnej cenie. No i takie urządzenia tutaj są. Na początku, zanim przejdziemy, to będzie nasz sztucer testowy, że tak powiem. Jest to jednych z pierwszych R8, którą mam. Zwykły profesjonal w plastiku zielonym, gumowanym. Kaliber 308, lufa, jak widzicie, krótka, 52 cm. Zeiss Varipoint 3.12.56. Akurat tą lunetę uważam za najbardziej udaną lunetę ze stajni Zeissa, oprócz V8, którą używam. Natomiast ten Varipoint ma już swój czas, swój wiek. Oczywiście luneta jest szyną, montaż oryginalny blazerowski. No i na tym sztucerze będziemy sobie montować różnego rodzaju elektrooptykę i będziemy ją brać do łowiska. Będziemy ją brać do łowiska, niekoniecznie z niej coś strzelimy, ale pokażę Wam, jak ona działa, żebyście mogli zobaczyć urządzenie, które wychodzi fabrycznie, seryjnie, w jaki sposób można takie urządzenie noktowizyjne w co doposażyć i żeby tą widoczność sobie polepszyć. Tutaj, jak widzicie, owinąłem sobie taśmą izolacyjną lunetę, żeby jej nie pokancerować, a zaraz dowiecie się czemu. Ta taśma izolacyjna już jest w standardzie z nasadką Parda. Odłożymy sobie na razie tą broń i popowiadam Wam trochę o nasadce. To jest nasadka Parda najnowsza, jaką Pard wypuścił. My mamy wersję 940 iluminację, czyli tu mamy iluminator o strumieniu 940. Tutaj mamy dalmierz, przepraszam, tu mamy dalmierz, tu mamy iluminator z drugiej strony. Bateria już jest przełożona jakby na drugą stronę, czyli dla wszystkich strzelców praworęcznych przy zamkach czterotaktowych w ogóle nie przeszkadza. Nasadka bardzo krótka. Nasadka bardzo krótka, więc nie powoduje nam jakby złego składu. Jest ona usytuowana, ponieważ nasadki Parda, wszystkie te 007 o różnych oznaczeniach, 007V, 007SP, 007SP LRF, LRF to jest oznaczenie dalmierza, montujemy od strony oka. Fajny adapter nowy. Ja ogólnie też Wam powiem wcześniej, nie używałem tych nasadek Parda z różnego względu. Zawsze byłem jakby zwolennikiem nasadki odprzodowej, czyli zakładanej tutaj od strony okularu, bo ona nie zmienia składu. Natomiast te nowe pardowskie nasadki są o tyle fajne, że tego składu nie zmieniają. Tu mamy nowy adapter. W standardzie macie takie redukcje. Ja już sobie tą redukcję dostosowałem do swojej lunety. Oczywiście są też adaptery do nasadek różnych lunet, tak? Czyli mamy tutaj nasadkę akurat do lunety normalnej. Normalnej mam na myśli to, że mamy okular tutaj okrągły, ponieważ wiecie, że na przykład Zeiss V8 ma tutaj moduł podświetlenia, więc ta nasadka, adapter, przepraszam, musi być zupełnie inny. Na przykład Swarovski Z6 również ma tutaj włączanie podświetlenia, Leica też, więc te adaptery są dedykowane do określonej optyki. Dlatego też nie bez kozery wziąłem sobie tego Zeissa Varipointa, no bo na niego praktycznie wszystko pasuje. Adapter montuje się bardzo szybko, po prostu wkładamy go tylko tutaj. W momencie, kiedy poczujemy już opór, tak jak w tym momencie, dalej się już go nie da włożyć, go po prostu zapinamy i adapter jest założony. Samą nasadkę montujemy też poprzez klik, trzeba znaleźć takie miejsce, cyk, i jest po wszystkim. I cała nasadka jest założona i broń jest gotowa do strzału. Zajęło nam to 2 sekundy. Tu mamy taki dings, który po momencie już ściągania, nasadka do kieszeni i po temacie. Możemy normalnie polować, adapter nam niczym nie przeszkadza, można się normalnie złożyć i oddać spokojnie strzał, ale można go też ściągnąć, tak? Więc jesteśmy gotowi na nocne polowanie. Tak się prezentuje zestaw w całości.
Co jest fajnego w tej nasadce? No na pewno dalmierz i iluminator, ale też producent pomyślał o jednej rzeczy, że zrobił tu taką mini szynę Picantini. Szynę Picantini, która pozwala między innymi na założenie dodatkowego iluminatora. Ja taki iluminator na przykład mam w kieszeni. Jest to iluminator Doxara. Bardzo dobry, zresztą widzieliście go w naszych odcinkach już. Jest on na takim pierścieniu. Zobaczcie, jedną ręką praktycznie go, jednym palcem go mogę przykręcić. Cyk. On w środku, ten pierścień, ma zamontowany taki dodatkowy pierścień plastikowy. W momencie, kiedy dokręcamy te śruby, powodujemy, że ścisk tego iluminatora jest większy. Nawet kogut się odzywa z tyłu u mnie za domem. Natomiast tu możemy w pełni regulować sobie. O, teraz Wam pokażę. Myślę, że to będzie widać, więc cały iluminator pracuje i możemy go ustawić tak, jak potrzebujemy. Oczywiście, jak go już ustawimy, to warto go dokręcić. No ale w tym momencie zaczynamy sobie dociążać urządzenie. Ja uważam, że fabryczny iluminator, który jest w parzie, spokojnie nam wystarcza. On jest też w pełni regulowany, zaraz Wam pokażę. Ale jeżeli dołożymy iluminator Doxara, to jest wersja standard. Czekamy na wersję mini. Być może, jak ten odcinek się okazuje, to ta wersja mini już jest. Ona jest troszeczkę mniejsza. Natomiast powiem Wam, że z takim doświetleniem, no przedpole na poziomie 400-500 metrów staje się dla nas bardzo, bardzo dobrze widoczne. Co jest fajne w tych nasadkach zakładanych od oka? Ano to, że nie musicie ich przystrzeliwać, ponieważ tutaj patrzycie w nasadkę, dopiero w siatkę celowniczą i tą siatką celowniczą celujecie. W przypadku nasadek odprzodowych czasami no, warto i trzeba przystrzelać tą nasadkę po prostu, jeżeli ją założymy, pojechać na szczelnicę i sprawdzić. Ściągniemy sobie ten iluminator, żeby było wygodniej. Cyk, wrzucimy go do kieszeni i powiedzmy, że taka wersja spokojnie wystarczy. I co my tu mamy? No mamy tutaj, jeszcze jedno mam muszę powiedzieć, bardzo ważną rzecz. Ponieważ wszystkie te nasadki, które są zakładane od oka, żeby je wyregulować ostrość, tutaj mamy regulację ostrości, to jest pokrętło do regulacji ostrości. Kiedyś tutaj w nasadkach V było tutaj od spodu, więc było, ta nasadka była dłuższa, natomiast teraz się to zmieniło. Ale żeby wyregulować ostrość idealnie, czyli mieć ostrą siatkę celowniczą i ostry cel, powiedzmy na przykład lisa, no to w tym momencie powinniśmy mieć lunetę z regulacją paralaksy. Taką jak jest na przykład Zeiss V8, ma regulację paralaksy i w tym momencie możemy sobie to doregulować wręcz wzorowo. Mamy idealnie ostry obraz, natomiast powiem Wam jedno, że ja już sobie sprawdzałem tą nasadkę z Varipointem. Spokojnie da się z tego polować. Ja wiem, że ustawienie ostrości jest może trochę bardziej problematyczne, natomiast jest to do zrobienia. Natomiast jeżeli byłaby to luneta z regulacją paralaksy, mielibyśmy tą ostrość idealną wręcz. I teraz tak, co mamy? Nasadka noktowizyjna z iluminatorem fabrycznym i z dalmierzem. To, o co nas większość osób pyta, żeby był dalmierz, ponieważ nie wiem, ten dalmierz, ja uważam, że w nocy on jest potrzebny. Osobiście wolę go mieć w urządzeniu obserwacyjnym, ale tutaj, mając go w nasadce, jak najbardziej się to sprawdzi. I oprócz tego mamy tutaj jeden z tańszych modeli. Słuchajcie, odłożę sobie ten sztucer na bok. Jeden z tańszych modeli termowizji od Infireya. To jest AFO 13. Kosztuje on poniżej 4000 zł. Obiektyw jest tutaj dosyć mały, bo jest 13 mm, więc naprawdę malutki. Natomiast nie chcę Wam mówić, czy to jest dobre urządzenie, czy to nie jest dobre urządzenie, czy to w tym urządzeniu dobrze widać, czy widać słabo. Ocenicie sami, ponieważ ma funkcję nagrywania, więc je po prostu włączymy. Weźmiemy to w teren i pokażemy Wam zestaw, który zawiera nasadkę z dalmierzem, jeszcze raz powtórzę. Nasadkę z dalmierzem, iluminację możecie wybrać 850 lub 940 i do tego spotter do obserwacji, czyli termowizję, w której nawet coś tam widać. I powiem Wam, że na przykład, no ja to byłem pod wrażeniem, że można zrobić coś za 4000 i będzie w tym naprawdę fajnie widać. Ma oczywiście regulację ostrości i powiem Wam, że urządzenie fajne do takiego polowania. No to nie jest urządzenie, z którego będziecie widzieli na 1,5 kilometra. No od razu sobie powiedzmy. Natomiast jeżeli ktoś poluje
na nęcisku, jeżeli ktoś poluje głównie zambony i zobaczy, że coś tam daleko gdzieś wyszło, coś się tam świeci, no to w tym momencie można sobie dokładnie przy pomocy nasadki zobaczyć, co to jest. No i teraz wracając do clue. 3900 zł kosztuje ta nasadka, przepraszam, ten spotter Infireya, czyli mamy kwotę termowizora poniżej 4000 zł z dobrze trzymającą baterią, ponieważ trzeba jedno powiedzieć, że tutaj według producenta chyba ta bateria trzyma 7 godzin, więc jest to naprawdę sporo. Do tego za kwotę około 4000, nie pamiętam ile ten jest, ale poniżej 4000, nie Michał? Zaraz mi się sprawdzi, ale 3800 zł. Tak, teraz sobie przypomniałem. 3800 zł mamy nasadkę Parda, kompletną, z adapterem, ze wszystkim. Więc macie 3900, 3800, prosty rachunek, 7700 zł. Praktycznie macie cały komplet, który Wam pozwoli na polowanie w nocy. Oczywiście. Nasadkę bym zostawił. 3799 zł z dalmierzem. Tak. 3299 bez dalmierza. No, to skupmy się, żeby była jednak z dalmierzem. Więc teraz mamy za kwotę 7700 termowizor. Taki. I nasadkę. Oczywiście termowizor nie jest jakimś szczytem nie wiadomo jak dobrym, natomiast cena adekwatna do jakości. Natomiast powiem Wam tak, że oczywiście możecie wziąć ten termowizor, zamienić na inny, na przykład na AFOT, to jest 13, na 15, przepraszam, na 19 lub na 25, no to wtedy już przeskakujemy jakby dwa poziomy wyżej, oczywiście cena będzie wyższa. Natomiast tutaj za kwotę 8000 zł, gdzie często, poniżej 8000, gdzie często sam termowizor, spotter do obserwacyjny kosztuje 8, 9, 10 tysięcy, no to w tym momencie macie zestaw kompletny, więc to szczególnie, jeżeli ktoś zaczyna, a chciałby nie wydawać nie wiadomo i jak dużo pieniędzy, taki zestaw może sobie spokojnie sprawić i da się z tym polować. To Wam już mówię tutaj. Natomiast w dalszej części materiału zobaczycie, że bo weźmiemy go oczywiście w teren. Czy coś strzelimy? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Warunki są ciężkie, dlatego że wszystko jest wysokie. I jak dobrze wiecie, przeszliśmy bardziej do nagrywania w dzień, więc ten odcinek potraktujcie jako odcinek typowo testowy. Spróbujemy ponagrywać zwierzynę zarówno termowizorem od Infireya, jak i spróbujemy ponagrywać zwierzynę nasadką Parda. Nie będziemy zbyt dużo doświetlać ją Noxarem. Oczywiście różnicę Wam pokażę, więc Noxarem doświetlę z ręki albo założę go tutaj na tą szynę, żebyście zobaczyli jak widać, co będziemy oglądać. Nie wiem, czy spotkamy dziki, czy spotkamy jelenie, czy spotkamy sarny. Natomiast no po to Wam to pokazuję, bo o to nas prosiliście, żeby pokazać Wam jak działa nasadka Parda z dalmierzem, jak sam dalmierz działa. No i większość z Was nie chce wydawać nie wiadomo jak dużych pieniędzy, więc macie praktycznie kompletny zestaw, a ocenicie sami. Także myślę, że nie będę jakby podsumowywał tego. Oczywiście jak będę odcinek montował, więc głos sobie tam podłożę, żebyście zobaczyli. Powiem Wam jaki jest dystans, zresztą postaram się nagrywać tą samą zwierzynę i mierzyć dalmierzem nasadce Parda, jak i postaram się nagrywać tą samą zwierzynę tym Infireyem, więc zobaczycie sami, ocenicie po prostu sami. No to by było na tyle, więc my nie będziemy przedłużać, ruszamy w teren. Zapraszam też do nas na stronę, możecie sobie przeczytać o wszystkich parametrach tych urządzeń, tam macie napisane rozdzielczości, powiększenia wyjściowe odnośnie termowizorów, więc jak macie jakieś pytania, możecie dzwonić, możecie pisać, także jak ktoś nie chce wydawać nie wiadomo ile kasy, no to możecie sobie to rozbić na raty 0%, więc jak najbardziej pozdrawiam tu kolegę Marcina, który dzisiaj u nas nabył AFO 25, więc pewnie za niedługo już pojedzie w las, bo jest 19.15. My też za niedługo się zbieramy i lecimy. Także zapraszam na podsumowanie materiału. Zobaczycie na już teraz, tylko przechodzimy w tryb nocny, więc w dalszej części odcinka zobaczycie nagrania z Parda 007 LRF oraz z Infireya z AFO 13 za 3900 zł. Także do zobaczenia i na żmur. No i przejdźmy do obrazu najpierw z AFO z 13 za termowizor poniżej 4000. W tej chwili chyba 3700. Tutaj macie dziki na dystansie około 350-380 metrów. No widać, że dziki. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Wy oglądacie to na ekranie, natomiast w momencie, kiedy tutaj mamy sarny po prawej, zaraz widać, że podnoszą łby do góry.
Pamiętajcie o tej jednej rzeczy, że wy patrząc teraz na monitor, macie ten obraz dużo gorszy niż patrzycie bezpośrednio w urządzenie. Nie można oczekiwać z urządzenia za niecałe 4000 cudów, ale tutaj zobaczcie, że ewidentnie można rozróżnić na dystansie powyżej 300 metrów, czy to sarny, czy dziki. Kolejne ujęcie, tu są dziki na dystansie około 200 metrów. Myśmy je nawet zaczęli podchodzić z Mariuszem, natomiast no, dostały wiatru, zobaczycie sami. Zaszedł nas jeden dzik z boku całkowicie z lewej i cała watacha uciekła, ale tutaj były w granicach 220 metrów, nie zdążyłem ich pardem nagrać. W dalszej części materiału będziecie mieli nagrania z parda. Natomiast tutaj możecie popatrzeć. Sorry, że tak rzucam ręką, że ten obraz tak chodzi, ale... Ale to tak, chciałem, żeby to odzwierciedliło jak najbardziej naturalne warunki, żebyście zobaczyli tak, jak wy to używacie, tak? Jak każdy z nas, nie będziemy tego w statyw wkładać i nie robić ze statywu, bo to bez sensu. Tutaj widać, że te dziki są, przesuwają się, żerują. Myśmy się bardziej skupili na nagrywaniu, jak na strzelaniu. Tutaj chodziło o to, żeby wam pokazać, że poniżej 4000 też można jakieś termo kupić, z którego... No będziecie albo zadowoleni, albo mniej zadowoleni. No niestety, porównując to do innego termo, niestety tak to jest. Tutaj mamy sarnę, która też była dosyć blisko. Tutaj w granicach 120-130 metrów było do tej sarny. No może około 150 metrów gdzieś. Powiedzmy, tutaj na pewno nie było więcej niż 200 metrów. Ja szacuję, że około 150 metrów. No i tutaj są dziki. Zaraz zobaczycie, jak one się rozejdą. Dziki się rozchodzą. Zaraz tutaj... widać było, no są dwa akurat, dwa albo trzy, dwa tu były chyba, albo trzy, już nie pamiętam, ale chyba dwa. No i ta sarna, no i tu mamy, tu mamy tą watachę, co zaczęliśmy ją podchodzić, tu już byliśmy bliżej, zmniejszyliśmy dystans do około 120 metrów, tak widać dziki na 120 metrów w tym AFO 13, więc uważam, że całkiem nieźle, no i tu już było blisko, bo już się przekładałem, słuchajcie, na parda, już mieliśmy strzelać, bo to same przelatki. Ale niestety nie zauważyliśmy dzika, który doszedł do nas z lewej strony, zupełnie z boku. Mieliśmy go przez ramię, natomiast byliśmy tak skupieni na nagrywaniu tej watachy, że niestety tamtego nie zauważyliśmy. No i tu już był, tutaj mamy Daniela jeszcze z tyłu. I on już tutaj zaczął fuczeć i już było praktycznie po dzikach. No fuknął, zaraz zobaczycie, jak wyjdzie z traw. O jest, no on przyszedł do nas naprawdę blisko. No i te Daniele z tyłu, co tam stały, no to niestety... dziki poszły w stronę tych Danieli, ale macie fajny obraz. No, dzik zszedł tutaj przez skarpę, teraz jest do nich około 120-140 metrów, 150 może. Do Danieli jest w granicach pod 200 metrów. No i one sobie delikatnie zeszły. No i tyle, żeśmy dziki widzieli. Tu mamy watachę, którą już widzieliście w poprzednim odcinku. Tu gdzie się też ta deska złamała, nieszczęsna. Ale tutaj tych dzików było sporo i specjalnie przyjechaliśmy wcześniej, żeby je ponagrywać. Na drugi dzień pojechaliśmy, deska strzeliła i w sumie tych dzików praktycznie nie udało się nagrać. Ale nagrania są jakby z dnia wcześniejszego, więc możecie zobaczyć. Tu jest około 350 do 400 metrów, dlatego że myśmy tu dopiero co z auta wyszli, zaczęliśmy podchodzić te dziki. Więc mówię do... tu jest sarna z przodu, zresztą widać wyraźnie, z tyłu dziki do 400 metrów, między 300 a 400 metrów jest dystans. No i tu nas niestety zwietrzyły, już przechodziły przez drogę i już wchodziły do lasu, coś tam na polu zostało, ale część tej watachy już niestety obrała kierunek na las. No i tu zostały lochy z warklakami. Dziki sobie żerują, także te lochy zaraz sobie zejdą. Myśmy już ich tam nie poszyli, nie podchodzili, bo chcieliśmy tu przyjechać tak naprawdę na drugi dzień. No i przyjechaliśmy, ale nic z tego nie wyszło. Jeszcze coś tam spóźnialskie, jakieś dziczki schodzą do lasu. No i tak mówię, przyjechaliśmy i było po wszystkim. A te dziki zostawiliśmy je. Tutaj nagrałem wam sarnę, żebyście zobaczyli na dystansie około 100 metrów, do tej sarny jest. Ona sobie spacerowała w granicach 100, może 110 metrów. Bardziej poglądowo, widać z tyłu domy, jakiś samochód. No i dziki. No i tu mamy watachę dzików. Do tego największego, który był najbliżej, to było w granicach, nie wiem, 60-70 metrów do tego dzika. Do tych z tyłu 120-130 metrów. Po prostu ten dystans był raz większy. I one sobie spokojnie żerowały. Myśmy je tutaj nagrywali. Bardziej się skupiłem na tym, żeby ponagrywać tym jednym z tańszych termowizorów, ale żebyście mieli pełny obraz.
jak to w tym widać. No i ta watacha, słuchajcie, ona sobie żerowała oczywiście później, dostaje wiatru i poszły, tak? No i już przejdźmy na parda i tutaj trochę powalczyłem z tym pardem, żeby zrobić ten obraz jak najlepszy, natomiast tutaj mamy jelenie. One były na dystansie pod 100 metrów, tak? Nie było tutaj nie wiadomo jak daleko, ale około 100 metrów. Natomiast no trochę walczyłem, żeby to ustawić, tak? Dalmierz, znowu tutaj mamy 120 metrów, więc wcale nie było jakoś tam bardzo, bardzo blisko. O, 114, 120, to z jelenia akurat no, były w granicach ponad 100 metrów, tak? Także tutaj się skupiłem, nagrywane oczywiście z pastorału, no i te jelenie nam przechodziły przez łąkę, więc powiem Wam, że no jakość obrazu niezła, naprawdę niezła. Oczywiście tu jest fabryczny iluminator, myśmy tu niczym innym nie doświetlali, więc było wszystko doświetlone tylko i wyłącznie iluminatorem, który daje fabryka, tak? Tutaj sztuka jeszcze jedna leżała. Dopiero później, jak słuchajcie, będą dziki, to zobaczycie, jak dopiero prawidłowo go ustawiłem, tak jak powinien być, to będzie ten obraz zupełnie, zupełnie inny i zdecydowanie lepszy. Natomiast tu poglądowo, żebyście zobaczyli, jak wygląda. No i tu już mamy dziki, tu już w tym momencie sobie dostosowałem ten obraz, tak jak ten iluminator, tak jak ma być. Była sarna, a za nią były dziki. O! I teraz już mogłem sobie nagrywać to tak, jak chciałem. Akurat to są dwie modelki, dwie tutaj ostrość jeszcze dopasowałem. Także możecie zobaczyć, no jak w tym widać, bo naprawdę, naprawdę nieźle. Tutaj już Was zostawiam z nagraniem. Oceńcie sobie sami. Tego nagrania tu będzie więcej. Będziecie mieli takie dłuższe. Ja uważam, że robotę ten pard robi naprawdę niezłą. Naprawdę niezłą. Tutaj jestem pod wrażeniem. Iluminacja 940. No i tyle. Resztę zostawiam Was z, że tak powiem, samych, żebyście ocenili jakość obrazu. No i teraz na sam koniec znów ukazuje Wam się kod rabatowy na dokładnie te dwa urządzenia, czyli na Parda 007 SPLRF, którego miałem na teście, oraz na AFO 13. Macie specjalny kod rabatowy, więc ukaże Wam się dokładnie tylko na te dwa urządzenia, ponieważ nie są one jakby całkowicie nowe, brały udział w odcinku, są to urządzenia testowe, więc obniżamy cenę. Oczywiście mamy ich więcej, więc jeżeli potrzebujecie nowe, to po prostu piszcie. Dla pierwszych osób, które wykorzystają kod rabatowy, który wpiszą przy zamówieniu w koszyku, z automatu mam obecnie cenę, o ile Wam nie będę mówił, musicie sami sprawdzić, więc zapraszam na stronę sudeckaostoja.com. I co, ja Wam mówię Daszbur, widzimy się w kolejnym odcinku. Test starałem się zrobić jak najbardziej naturalny, taki jak Wy używacie go w trakcie polowania, żeby Wam to odzwierciedliło stan faktyczny. Do zobaczenia i Daszbur.